Rezydencja jest położona na 4-hektarowej działce. Całkowita powierzchnia użytkowa domu to 460 m2. W bryle budynku występują silne nawiązania do śląskiej zabudowy poprzez zastosowanie cegły klinkierowej, tak popularnej w tym regionie. No z racji tego, że działka jest bardzo piękna, zalesiona, chcieliśmy się z jednej strony odciąć od dojazdu, a z drugiej strony bardzo fajnie otworzyć na ten ogród. I pojawił się taki bardzo prosty pomysł, żeby tą bryłę przeciąć w pewnym sensie w połowie i ją przekręcić, tak? Stąd nazwa tego domu, Dom Plus. Sam pomysł narzucił Tobie także pewne wymagania konstrukcyjne. Czy mieliście tutaj jakieś problemy pod tym względem? Wyzwania, powiedziałbym tak. No okej, wielka nadwieszona bryła, ileś metrów gdzieś tam, wiesz, wypuszczonych do przodu. Zawsze na tym naszym niestabilnym śląskim gruncie to jest wyzwanie, bo tutaj ta ziemia, tak jak w Japonii, wiesz, potrafi się ruszyć czasami. I to trzeba tak policzyć, żeby to wszystko nie spadło komuś na głowę, żeby to było bezpieczne. Ten dom stoi na 4 cienkich nóżkach. Ja pamiętam, kiedy ta realizacja już gdzieś tam w sensie konstrukcyjnym się toczyła, kiedy to przyjechałem na budowę, tak patrzę na to, mówię, Jezu, wypełnimy to może jeszcze jakimś betonem w tym miejscu. Oczywiście, wiesz, to nie tyle, żeby miało nie wytrzymać, tylko żeby już tak głupio nie wyglądało, żeby czuło się trochę tej masy. Już wchodzisz do tej strefy dziennej, otwartej, gdzie z jednej strony jest kuchnia, a z drugiej strony część imprezowa z jacuzzi, wbitą ziemię. To już była fajna relacja z właścicielami i wspólne pomysły. Na uwagę zasługują rozwiązania techniczne zastosowane w rezydencji. W wielu miejscach w domu są umieszczone kontakty, którymi można sterować roletami albo oddzielić kuchnię od jacuzzi oraz barku. W tym miejscu zlokalizowany został pokój dzienny. Żeby podkreślić jego ogrodowy charakter, na ziemi pojawiła się sztuczna trawa, która wygląda jak prawdziwa. Pokój oddzielony jest od ogrodu dużymi przeszkleniami, które przy ładnej pogodzie można wsunąć w ściany, tworząc jednolitą zieloną strefę. Funkcjonalność tego domu jest dosyć klasyczna. Na dole mamy strefę dzienną, a na górze strefa nocna. Czyli mamy tam swoją sypialnię i pokoje dzieci. Co dość charakterystyczne, to pralnię mamy też na górze, zaraz przy pokoju, więc myślę, że to jest bardzo sprytne rozwiązanie. Nie musimy biegać z praniem brudnym albo z czystym do góry i na dół. Państwo myślą, co to jest? Co to jest za element? Mianowicie jest to śmietnik. Jest on świetnie zaprojektowany i pokazuje, że warto jest nie odpuszczać nawet najmniejszych drobiazgów. Czyli poza pojemnikami na odpady, zawiera w swojej bryle solary oraz antenę satelitarną, która zwykle szpeci dom. Budynek jest mieszanką wielu ciekawych rozwiązań projektowych, jak i technicznych, które moim zdaniem zadziałały wyłącznie dzięki sprawności architekta. I to mi się tutaj najbardziej podoba.